Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu, ale zanim rozkład, przypomnę, że film składa się z dwóch części. Pierwsza jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, druga dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie filmu jest treść dla Was. Oczywiście czytanie jest ogólne, więc może z Wami nie rezonować. Zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, to zaczynamy rozkład dla par. Po lewej stronie jest Wasza energia, po przeciwnej Waszego partnera bądź partnerki. Ja będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i Panie, i Panowie. Każdy z Was wie, o kim teraz myśli, z kim tworzy relacje. Energie mogą zamieniać się również miejscami, więc jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie bardziej z Wami rezonują, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. No dobrze, kochani, to zaczynamy rozkład dla par. Karty potasowane, jak wspomniałam, już je przekładam. I zobaczymy, co tam w energiach lipiec ciekawego dla Was przygotował. Zaczynamy. Co, wago, myślisz na temat swojego partnera? 9 kielichów. Co twój partner myśli o Tobie? Pustelnik. Co czujesz, wago, do swojego partnera? Diabełek. Co twój partner czuje do ciebie? Rycerz kielichów. Jakie są twoje plany, zamiary, wago, względem partnera w lipcu? Rydwan. Jakie plany, zamiary ma wasz partner względem was, jeżeli chodzi o lipiec? O, tak samo. Więc tutaj spotkać się, wyjechać razem. Ojej, zwłaszcza, że dawno się nie widzieliście, ta osoba tęskni za Wami, przykrzyje się bez Was. Wydaje mi się, że tutaj ściągnęłam wagi, które mają romans, bądź są w wolnym jakimś, na odległej związku, spotykają się od czasu do czasu. Jak traktujesz, wago, tą osobę, o której tutaj myślisz? Rycerz denarów? Na pewno traktujesz poważnie. Ale nie śpieszysz się z deklaracjami. A jak traktuje ciebie twój partner? 4 buławy. Co lub kto was łączy? 6 kielichów. Co lub kto was dzieli? Sąd ostateczny. Jak będzie wyglądała relacja między Wami na początku lipca? Paść kielichów. Połowa lipca. 9 mieczy. I koniec lipca. Wieża. No dziwne to, bardzo dziwne. W tle król denarów, czyli tutaj no jakaś poważna, stała relacja w tle. Może czyjś mąż, czyjaś żona. Ewentualnie mieliście jakiś układ między sobą. Może jakiś sponsoring na zasadzie ja tobie coś, ty mi coś. Wiesz, czego się możesz ode mnie spodziewać. Nie licz na coś więcej. Ale jak będziesz ze mną, to mogę ci zagwarantować to i tamto. No wiecie, o co chodzi. Kochani, no coś tu się rozpada.
jakaś trudna decyzja. Może być też tak, że ktoś będzie chciał się z Wami tutaj związać na zawsze. Może Wam się oświadczy, a Wy się tego przerazicie i uciekniecie. Bo Wy tak chciałyście mieć taki romansik dojazdowy od czasu do czasu, taki cichutki, żeby nikt nie wiedział. Tak się zabawić od czasu do czasu. Wiecie, co jest problemem między Wami? Niedokończone sprawy z przeszłości. Ewentualnie to, że lubicie tak się schodzić i rozchodzić. A może już kiedyś razem byliście. A może ktoś zostawia Was, bądź Wy kogoś, bo zdecydowaliście się wrócić do swojego byłego męża, byłej żony. Też tak może być. No, niech bierze każdy to, co z nim rezonuje. No dobrze. Co myślicie na temat swojego partnera? I tu mamy dziewiątkę kielichów. Raz, wolny, niezobowiązujący związek, świetnie się z nim bawię, bardzo dobrze czuję się w jego towarzystwie, sympatyczny, miły, dba o naszą znajomość, bardzo lubię spędzać z nim czas. Jestem u jego boku szczęśliwa, tylko pytanie, czy on jest szczęśliwy ze mną. Może tutaj chodzić też o rozrywkowy tryb życia. Często baluje, imprezuje, ma dużo znajomych, lubi się bawić. Trochę taki niedojrzały do relacji. Na pozycji serca diabełek i siódemka buław. Wydaje mi się, że tutaj świetnie się dogadujecie, jeżeli chodzi o intymność. Czyli wszelkie sprawy, takie jak tu obrazek pokazuje, że świetnie się w tych tematach dogadujecie. No coś tam Was łączy, ale może tylko to, nic więcej. I przy tej siódemce była, Wy staracie się, żeby te sprawy za daleko nie poszły do przodu, tak? To znaczy, wyznaczam granice. Słuchaj, jesteśmy razem, spotykamy się od czasu do czasu, Ty mi dajesz to, ja Tobie daję to, jest nam dobrze. I zostawmy to na takiej płaszczyźnie. Staraj się tego nie popsuć, nie wyskakuj mi tu nagle ze ślubem, zaręczynami, z dziećmi, z domem i tak dalej, bo mnie jest dobrze tak, jak jest teraz. Pasujemy do siebie, rozumiemy siebie. No jest ten ogień, który nas łączy, ale nie licz na nic więcej, tak? Więc tutaj jest ta siódemka buław, czyli żeby te sprawy nie zaszły za daleko, broni się przed tym Wam. Z drugiej strony znowuż może być tak, że walczycie tutaj o coś, o jakieś uczucie. Albo ze swoimi słabościami w stosunku do tej osoby. Różne wersje, chaotycznie czasami mówię, wyłapujcie, co z Wami rezonuje. Że bronicie się przed tym uczuciem, tak? Że to jest tylko romans i nie może to zajść za daleko. Bo nie możecie sobie na to pozwolić. Natomiast co planujecie w lipcu? Wspólny wyjazd, bądź chcecie przyjechać do tej osoby, podróż, spotkać się. Być może też przedstawić jakieś stanowisko, jakiś swój pomysł co do Waszej relacji. Może chcecie kupić mu samochód, bądź jej, nie wiem. Ale na pewno tutaj miło spędzony czas wakacyjny. Jak traktujecie rycerz denarów? Poważnie traktujecie? Często kupujecie drogie prezenty, sponsorujecie to czy tamto? Ale nie oczekujecie niczego dalej w zamian. Co to znaczy? Że najlepiej, żeby tak pozostało, jak jest teraz. Czyli to, co wcześniej powiedziałam, tak? Nie myśl tu o tym, że kiedyś zostanę Twoją żoną bądź swoim mężem. Jest nam dobrze tak, jak jest. Po co to psuć? Nie wychodźmy dalej z tą relacją, tak? Czyli to jakoś ewoluuje sobie samo z siebie pomalutku, ale no nie widać tutaj jakichś zapędów, żeby gdzieś tam się wyrywać przed ołtarz i przysięgać sobie miłość do grobowej deski. No nie, to na pewno nie tutaj. Co myśli o Was Wasz partner bądź partnerka? Pustelnik. Czuję się bardzo samotny. Długo rozważałem, zastanawiałem się nad tym, czy to ma sens. Nie mogę się Ciebie doczekać, kiedy wreszcie się zobaczymy. Zbyt długo trwa rozłąka między nami. To jest też karta, która mówi, że ta osoba zastanawia się, jak długo na tym etapie to jeszcze potrwa. Czego Wy tak naprawdę chcecie od tej relacji? Być może ta osoba, jak dojrzeje do tego, bądź zrozumie, że to ma być tylko tak, jak jest do tej pory,
wycofa się. W sercu rycerz kielichów, więc ta osoba zaczyna się w Was zakochiwać, bądź już to zrobiła. Jest to też informacja, że nie może doczekać się spotkania z Wami, że jakieś zmiany zachodzą w emocjach tej osoby w stosunku do Was. Wyzumuj mi to, Boże kochany. Dobrze, jest. Bardzo pozytywnie ta osoba Was odbiera, tylko zaczyna darzyć Was z uczuciem. U Was to jest czysty materializm i fizyczność. Czyli taki układ, to co mówiłam, natomiast ta osoba jednak jakieś emocje w sobie ma, nie jest, że tak powiem, z drewna i widać, że tu zaczyna się mocno angażować, zaczyna wszystko to analizować, przeżywać, myśleć, jak długo to jeszcze potrwa, czy nie marnuje przy Was czasu, czy to ma sens, kiedy mi się oświadczy, bądź kiedy powie, że mnie kocha. A może ja jej powiem, bądź jemu. No, są tutaj te motyle w brzuchu i widać, że ktoś tutaj się mocno wkręcił. Jeżeli to jest na pozycji serca, są uczucia, tak? Tutaj jest obsesja, namiętność, chemia i tak dalej. Dobrze. Co chce ta osoba od Was w lipcu? Jej zamiary na rycerz buław, czyli to samo. Wsiadam w auto i jadę, tak? Wyjedźmy gdzieś razem, spędźmy razem czas. Jadę do Ciebie, Ty jedziesz do mnie, wspólnie gdzieś wyjeżdżamy, no po prostu chodzi o randkę, o spotkanie, bo nie może się ta osoba doczekać. I zobaczcie, jak ten rycerz buław jest pewny tego, że chce tam jechać, chce się z Wami spotkać, tak? Już targa nim tęsknota, pożądanie, niedoczekanie się. Tutaj no, widać, że macie jakieś zaplanowane spotkanie, tak? Wspólny wyjazd, spotkanie, randka, nie wiem. Jak ta osoba Was traktuje? Jak kogoś, z kim chce założyć rodzinę, zbudować relacje, zamieszkać, może ślub, może dzieci, być z Wami szczęśliwa po prostu, tak? Nawet myśli o tym, żeby przedstawić Was rodzinie. Może chce się do Was wprowadzić, przeprowadzić. Nie wiem, ale tutaj bardziej Was poważnie traktuje niż Wy, bo Wy to traktujecie jak zabawę, trochę rozrywkę, takie, no romans, tak? Ja mam swoje życie, Ty masz swoje życie, ale od czasu do czasu spotkajmy się, bo no, świetnie się razem bawimy, tak? Rozumiemy się w pewnych kwestiach. Natomiast tamta osoba zaczyna się zakochiwać. Więc reflektuj się, wago, w odpowiednim momencie, żebyś komuś nie zrobiła krzywdy. Jakąś nadzieją, którą być może nieświadomie dajesz, tak? Bo może Twoja mowa ciała, Twoje zachowanie wskazuje na coś innego, niż tym w głowie sobie myślisz. Więc to trzeba też po prostu jakoś uporządkować. Dobra. Co Was łączy? Wspomnienia, przeszłość, przyjaźń. Może się wychowywaliście na jednym podwórku, może chodziliście razem do szkoły. Może oboje macie nieszczęśliwe relacje. Może kiedyś byliście razem jako para, ale się rozeszliście. Wspólne marzenia. Rozumiecie się bez słów. Tęsknicie za sobą. Wiele razy sobie pomagaliście. Okazywaliście sobie wsparcie. Więc może coś takiego tutaj. Natomiast to, co Was dzieli, że nie umiecie do siebie na zawsze wrócić. I ciągle są tutaj jakieś odejścia, powroty, brak zrozumienia, brak zakończenia jakichś tematów z przeszłości, bo tu może być jakaś niezgoda poprzez tą przeszłość też, tak? Ktoś komuś czegoś nie potrafi wybaczyć i cały czas to rozwleka, wyciąga i niepotrzebnie stwarza jakieś takie chore sytuacje między Wami poprzez to. Więc tutaj niedokończone tematy, niedokończone rozmowy, odejścia, powroty, problemy z uzależnieniem. Czyli wracam do Ciebie, bo nie mogę żyć bez Ciebie, bo dajesz mi to, co jest dla mnie jak no,
Nie będę tutaj mówić. Nie można na YouTubie, ale domyślcie się, tak? Jak ktoś jest uzależniony, to czym dla niego jest to coś, od czego się uzależnił, tak? No właśnie. I dlatego takie, no nie wiem nawet jak to nazwać. Nie możecie żyć bez siebie, ale też nie umiecie razem żyć. I to jest takie... Jak już za długo jesteście razem i coś niebezpieczną granicę przekracza, to znaczy, któryś z Was zaczyna się angażować, to nie wiem, czy Ty wagą uciekasz, czy to kończysz. A później znowuż tęsknisz i rozumiesz, że nie potrafisz żyć bez tej osoby i robisz wszystko, żeby ten kontakt się odnowił. No takie trochę, nie wiem, współuzależnienie od siebie, ale to jest chore. No to trzeba coś uleczyć, coś wybaczyć, nie? Będzie randka na początku lipca. Bardzo taka emocjonująca. Ktoś Cię wzruszy, wago. Ktoś Ci sprawi jakąś przyjemność. Ale Ty się tego tak przerazisz, Ty się tego tak przestraszysz, że znowuż możesz powiedzieć, nie, ja się wycofuję, ja uciekam. Ja to kończę. Może być też taka sytuacja, że to po prostu chodzi o zaskoczenie, że ktoś Ci wyzna miłość i poprosi Cię o rękę. Na przykład. Bałaś się tych słów, ale... No niestety, znowu doszliście do jakiegoś punktu, który jest dla Was krytyczny. Znaczy dla Ciebie, wago. No właśnie, król mieczy, więc tutaj ktoś podejmuje jakąś decyzję, mówi Wam, co myśli. Więc jakaś szczera rozmowa. No i karta wieży, znowuż. Świat mi się zawalił, nie wiem, co myśleć, nie wiem, co mam zrobić. Boję się tego, boję się. Nie odpowiadam nic, tylko unikam. Znowuż zerwanie kontaktu. Jakaś kłótnia może wyniknąć z tego. Dlaczego Ty się, wago, boisz tej decyzyjności? Tu mamy kartę sprawiedliwości. Tak jakbyś nie umiała sama spojrzeć obiektywnie na pewne sprawy. Nie jesteś sprawiedliwa w tym, co robisz. A może jesteś po rozwodzie i boisz się tego powrotu. Może być też tak, że tutaj, jeżeli macie romans, w tle jest mąż bądź żona, ktoś Was nakryje. I no będzie tutaj groźba rozwodu. Może być tak, że osoba, z którą tu jesteście, powie, słuchaj, ja chcę być z Tobą, złóż papiery o rozwód. Zrób to, jeżeli mnie kochasz. Jesteście w trudnej sytuacji, bo Wy nie chcecie tego robić. Bo może żona bądź mąż dobrze zarabia. Daje na to, na tamto. Macie wygodne życie. Ciężko pracuje oczywiście na to, żebyście to mieli. No nie wiem, moi drodzy. Coś tutaj jest nie tak. Może być też tak, że po prostu niektóre wagi, jak to się mówią, wezmą nogi za pas i zwieją z tej relacji. Bo ktoś przekroczy jakieś granice. To ma być układ, to ma być romans, spotykamy się, miło spędzamy czas, różnie, bo ludzie różne mają jakieś swoje pragnienia, nie tylko tutaj łóżko i sprawy intymne. Ale jak minie tydzień, dwa, każdy jedzie do swojego domku, każdy wraca do swojego świata i ta bajka się kończy. I Wy chcecie takiego układu, natomiast ta osoba tego nie rozumie, bo się zaangażowała. Chce mieć Was na zawsze. I nie rozumie ta osoba, że nawet jakby miała Was na zawsze, to Wy macie taki temperament, taki swój styl, nie wiem, takie podejście do życia, że szukając tej adrenaliny, zdradzalibyście i tą osobę po jakimś czasie, tak? Bo zrobiłoby się nudno, nie wiem, może właśnie jesteście uzależnieni od adrenaliny. Oczywiście nie jest to do wszystkich wag, może jest odwrotnie, może jesteś z takim partnerem właśnie. Moja kochana wago, tu by się przydały jakieś zasady, ale też odpowiedzialność za swoje decyzje. Waga wydaje mi się, że chce być odpowiedzialna za swoje decyzje, ale nie chce być odpowiedzialna za to, co się tu dalej stanie, jeżeli ktoś przekroczy te Wasze granice. Mamy być przyjaciółmi, spotykamy się od czasu do czasu. Koniec, basta, wybij sobie z głowy śluby, wybij sobie z głowy dzieci, dom i rodzinę. Waga tego nie chce. Waga tego nie chce.
Jeszcze jak to jest romans w pracy. Może być tutaj też, że macie po prostu męża, kilka lat starszego od Was, który jakby się dowiedział, że go zdradzacie. Jeszcze mało tego, jest to osoba wpływowa, która dużo może, która ma władzę w rękach i no, to byście dużo straciły. Może tylko waga się boi. Waga boi się z jednej strony stracić pieniędzy, jakiegoś prestiżu, jakiegoś stanowiska, jakiejś posady, będąc zamożnym mężem bądź żoną. Nie przeszkadza to jej mieć kochanka bądź kochankę, ale jeżeli miałoby się tak stać, że nagle tutaj temu kochankowi bądź kochance zachciewa się z Wami żyć i mówi, złoży pozew o rozwód, jesteśmy już tak długo razem, chcę być z Tobą, jestem z Tobą szczęśliwy, załóżmy rodzinę, to Ty tutaj wago, no niestety, nagi zapas i ucieczka, bo Ty nie chcesz tego stracić, a poza tym boisz się, bo jakby Twój mąż bądź żona dowiedzieli się, że doprawiacie im rogi, to by Was zniszczyli. W jakimś sensie by Was tutaj zniszczyli. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o status, jeżeli chodzi o, oczywiście nie w dosłownym słowa znaczeniu tego, tak? Tutaj chodzi po prostu o opinię, dobre imię, praca, prestiż, ten statut, jaki teraz macie, tak? Więc to może być dla osób, które tutaj naprawdę muszą być delikatne w tych sprawach. Dobrze, w stałych związkach, moi drodzy, wyjdzie jakaś zdrada na jaw. Wyjdzie jakaś zdrada. Waga będzie chciała się pogodzić. Tutaj będzie jakieś spotkanie też w lipcu, może wspólny wyjazd, nie wiem. No jedziecie, jedno do drugiego jedzie tutaj. Spotkacie się w jakimś miejscu, które wyjątkowo na Was wpływa emocjonalnie. Macie z nim jakiś sentyment, więc to jest takie Wasze miejsce. Często tam wracacie, jak chcecie jakieś swoje tarapaty w relacji uprzątnąć, coś tam naprawić. No ktoś tutaj chce się rozstać, kochani. No nie ukrywam, że tu będą jakieś słowa o rozwodzie i będziecie się zastanawiać, co z tym dalej, bo to spadnie na Was jak grom z jasnego nieba. Macie być silne, natomiast zastanówcie się, czy to nie jest pierwszy krok do szczęścia. Czy też nie dałyście się zamknąć tutaj w jakąś pułapkę, zwłaszcza partnera dominującego, który sprawdza Was cały czas tam, jakąś kontrolę nad Wami ma. Pozostaje opieka nad dziećmi, jeżeli macie. I wszelkie inne ustalenia, które musicie sobie tutaj wyjaśnić. Niewykluczone, że są tutaj też wagi, które kończą małżeństwo, bo chcą wrócić do swojej byłej miłości, z którą i tak już skrycie się spotykają. Czyli pierwszy facet, pierwsza kobieta, pierwsza miłość, stara miłość nie rdzewieje. Zostawiam męża, zostawiam dotychczasowe życie, bo chcę wrócić do tej przeszłości. Bo tam czuję, że znajdę to szczęście. Które nie jest pieniędzmi, jakąś tutaj pozycją, tak? Tam jest to prawdziwe uczucie i ta osoba też spotka się z Wami w tym miesiącu. No tutaj będzie u niektórych wag naprawdę, no naprawdę będzie, że tak powiem, ostra jazda. Ale zastanówcie się i zadajcie sobie pytanie. Co mnie uszczęśliwia w życiu? Co lub kto? Czego ja chcę od życia? I róbcie to. Idźcie za głosem tego serca. Idźcie w poszukiwaniu tego szczęścia. Dobrze. Zobaczmy, jaka jest afirmacja dla Was. Te wagi, które miały jakiegoś skoka w boka, że tak powiem, na jakichś wakacjach i to wyjdzie teraz, też tutaj niestety, no, zwłaszcza partnerzy będą nieugięci. No cesarz to jest ktoś, kto nie da sobie rogów doprawiać. Więc będzie ostro, moi kochani. No niestety, karma wraca. Coś tutaj będzie wyłazić na wierzch. Niekoniecznie przyjemnego. Od
połowy lipca trochę będziecie mieli zagwozdkę, jak to rozegrać. Dobrze, i zobaczmy, jaka tu afirmacja. Moje życie jest wspaniałe. No właśnie. A jeżeli nie jest wspaniałe, to zrób go tak, żeby było wspaniałe. Wszystko w moim życiu funkcjonuje doskonale i tak już pozostanie. Koniec i kropka. Czasami ta wieża jest potrzebna, żeby nami wstrząsnęła, żeby kimś wstrząsnąć. Albo żeby zacząć budować wreszcie na mocnym fundamencie struktury szczęścia, tak? Po wieży mamy gwiazdę, czyli nadzieja na spełnienie przeznaczenia, na to szczęście, na które wyczekuję. Na nową miłość. Na spełnienie marzeń. Może tak będzie. Tego Wam, kochani, życzę. Oczywiście pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich wag, może dla jednej, może dla kilku. Piszcie w komentarzach, jak Wy to widzicie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę wspaniałego wypoczynku letniego, właściwych decyzji i takiej stanowczości, asertywności, odwagi z tym, z czym macie się zmierzyć tutaj w lipcu, bądź z kim. Teraz zapraszam wszystkie samotne wagi. Teraz będzie dla Was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. Witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne wagi na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi drodzy, co tam ciekawego w energiach lipiec dla Was zapowiada. Najpierw przeszłość. Powiedz mi, wago, dlaczego Ty jesteś teraz sama? Pięć kielichów. Obecna sytuacja. Papież. Połowa miesiąca. Paść buław. Wasze nastawienie na tą sytuację. Czego Wy chcecie? Dziewięć buław. Co karty radzą? Dziesięć mieczy. A tak, tutaj, żeby zakończyć jakąś żałobę. Przeszkody. Dziewięć mieczy. I koniec miesiąca. Sześć kielichów. Tyle mamy osiem buław. Proszę bardzo. No, moje kochane wagi, ładnie to wygląda. Ktoś tu się pojawi, ktoś z przeszłości napisze, zadzwoni. Ktoś, kto myśli o Was, kto chce z Wami być. Tylko pytanie, czy to jest ten były bądź była, za którym tam tak tęsknicie i nie możecie się pozbierać po stracie tej osoby. Taka rozpacz. Kochani, jeżeli słyszycie rozmowę w tle, to nie u mnie, tylko piętro wyżej. Jeszcze niestety dwa tygodnie będę mieszkać w blokach, ale później już na swoim i takich odgłosów nie będzie. Dobrze, moi drodzy. Piątka kielichów, tak? Jestem nieszczęśliwa, smutno mi. Ktoś mnie zostawił, bądź ja odeszłam. Może w dosłownym tego słowa znaczeniu ktoś Was opuścił. No jest tutaj jakieś rozpaczanie, ubolewanie nad tym, co się stało. No nie możecie się otrząsnąć, nie potraficie wyjść z tego. Jest tutaj jakiś smutek, jest jakieś nieszczęście. Obecna sytuacja, wracacie do równowagi. Być może jakaś terapia Wam pomaga. Może skupienie się na pracy, na pasjach, na rozwoju duchowym. Wierzycie w to, że jeszcze będziecie z kimś szczęśliwe. Rozwijacie się bardzo duchowo.
często medytujecie, modlicie się, żeby Bóg postawił kogoś na waszej ścieżce przeznaczenia, z kim będzie wam dobrze, kto da wam to szczęście i będzie u waszego boku szczęśliwą osobą, tak? Więc tutaj wraca taki spokój, wraca opanowanie. W połowie miesiąca ktoś do was napisze, ktoś się skontaktuje. Jest list, jest wiadomość. No a wy wypatrujecie tej osoby, więc może to jest ktoś, kto ma was odwiedzić, ma przyjechać, ma się z wami spotkać. Może poznaliście tą osobę przez internet, ale wydaje mi się, że to jest to ktoś, z kim kiedyś coś tam was łączyło. Zobaczcie, ta kobieta wspomina, jaka była szczęśliwa, uśmiechnięta w ramionach tego kogoś. Więc moi kochani, może tutaj wrócić jakieś uczucie. Nie wiem, był partner, partnerka, ale to zupełnie ktoś inny niż tutaj opłakujecie tą osobę. A może karty radzą wyjedź, zmień otoczenie, wróć w rodzinne strony, tam gdzie się wychowywałaś, tam gdzie spędzałeś wielokrotnie wakacje z rodzicami, jakieś takie swoje ulubione miejsce. No właśnie, tam wrócą wspomnienia, może tam właśnie odnowi się jakiś kontakt, jakaś relacja. Bo ogólnie wracacie do równowagi emocjonalnej, tak jakbyście już były gotowe kogoś nowego znowuż wpuścić do swojego życia miłosnego, uczuciowego. Boicie się tego jak diabli, jeszcze być może jest jakiś stres, jeszcze przeżywacie to, co się wydarzyło, ale już być może dzięki jakiemuś tutaj nauczycielowi, mentorowi, może terapeucie, wychodzicie z tego. Jest ktoś, kto potrafi was wyciszyć, wszystko wam wytłumaczyć, pogodzić w sobie, spojrzeć na te sprawy inaczej, wyjść z tego cienia. I karty tutaj też mówią, zakończ tą żałobę. Nie poświęcaj się temu, nie tkwij w tej przeszłości, która już nic ci nie wniesie do przyszłości. Pożegnaj się z tym. Wybacz, odpuść, zapomnij. Albo po prostu zaakceptuj to, co się stało. Tak? Nie możesz ciągle siedzieć tutaj i marnować swojego życia na wspomnieniach, na żałobie, na emocjach, które no nie pozwalają ci dalej żyć, korzystać z tego życia. Trzymają cię w tym smutku. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Jeden potrzebuje roku, inny 10 lat, a jeszcze inny nie wiem ile czasu, żeby ten ból w sobie złagodzić i puścić to po prostu. Zaakceptować tą sytuację, jaka jest. Ogromne masz wsparcie wśród aniołów, opiekunów duchowych, zwłaszcza swojego rodu, wago. Módl się do nich, proś ich o pomoc, swego anioła stróża. O tą równowagę, o ten spokój w sercu. O to, żebyś mogła być jeszcze szczęśliwa. Jesteś bardzo ostrożna. Bardzo wyznaczacie granice, bardzo bronisz tej swojej prywatności, tego swojego spokoju, tego bycia w tym swoim świecie teraz. Leczysz rany, ale pomalutku, pomalutku wyglądasz jakby spoza tych swoich tutaj włości i wypatrujesz, czekasz, aż ta właściwa osoba być może się pojawi, ale na pewno to nie będzie szybko, na pewno nie będzie to na już. W zależności, jaką energię ta nowa osoba ci przyniesie. A jest tu ktoś, kto lubi z tobą rozmawiać, kto ma podobne zainteresowania, pasje, kto jest inteligentny, z kim sobie piszesz, wymieniasz korespondencję i może być to ktoś, kogo znasz, bądź mieszka w twojej okolicy, może macie wspólnych przyjaciół, znajomych. No tutaj jakaś przyjaźń się nawiązuje i wraca ci nastrój taki jak sprzed lat, że wreszcie widzisz siebie uśmiechniętą bądź uśmiechniętego, bądź były partner bądź partnerka, a może przyjaciel bądź przyjaciółka, który inaczej na was patrzy niż na przyjaciela. A wy dopiero teraz to dostrzeżecie. Więc tak to może wyglądać.
Boicie się znowuż komuś okazać uczucie. Boicie się, że znowuż ktoś was skrzywdzi. No prawdopodobnie ktoś was zdradził w przeszłości. Ewentualnie byliście z partnerem bądź partnerką na bardzo, bardzo takim niestabilnym emocjonalnie. Tak, chcecie być szczęśliwe. Macie nadzieję, że znajdziecie taką osobę, ale jesteście bardzo ostrożne, bo boicie się znowuż komuś zaufać. Teraz jest czas na leczenie ran, na ostrożność, ale lada moment bierzecie sprawy w swoje ręce. Być może jakiś wyjazd pomoże wam coś zmienić w sobie. Zmieńcie otoczenie, wyjedźcie, nawet może przeprowadźcie się, żebyście nie były cały czas narażane na te bodźce związane ze wspominaniem tej osoby, która wam tą krzywdę zrobiła, czyli miejsce, gdzie razem jadaliście, gdzie chodziliście na spacery, tak? Tam, gdzie ta osoba mieszkała, gdzie razem mieszkaliście i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to zmienić, trzeba wyjść naprzeciw temu nowemu. I tutaj jakaś przyjaźń na odległość się zawiąże, może razem wyjedziecie, a może będziecie się spotykać od czasu do czasu, będąc w związku na odległość. Nie wiem, ale coś tutaj, kochani, pod koniec lipca zaczyna się zmieniać w waszej sytuacji. Dziesiątka mieczy też o tym mówi, że to już jest koniec. Że wy dojrzeliście do tego, żeby jednak wstać, podnieść głowę do góry i powiedzieć, życie toczy się dalej. Bardzo ci dziękuję, że dane mi było być z tobą do jakiegoś momentu. Było to dla mnie lekcją i doświadczeniem, ale teraz być może ktoś inny na mnie czeka, z kim będzie dane mi doświadczać nowych wrażeń i jakichś tam doświadczeń. No. Jeszcze tak troszeczkę niepewnie, ale tutaj idzie to wszystko w dobrym kierunku i macie szansę naprawdę stworzyć jakąś nową, udaną relację, budowaną na przyjaźni. Na miłych wspomnieniach, bądź pomocy kogoś, kto nie naciska, nie nalega, daje sobie czas, ale chce z wami być. I będzie tyle czekał, będzie tyle czekała, aż wy będziecie na to gotowi. Dobrze, moi drodzy, to tak wygląda. Zobaczymy sobie teraz afirmacje. Te wagi, które wybierają się w lipcu na jakieś wycieczki, wakacje, pielgrzymki i tak dalej, w jakieś takie miejsca religijne, miejsca historyczne, jakieś warsztaty duchowe, nie rezygnujcie z tego wyjazdu, bo tam może być, może jakiś też obóz, wyjazd terapeutyczny, tam jest ta wasza druga połówka, która bardzo szybko sprawi, że wrócicie do siebie, wrócicie do życia, przestaniecie rozgrzebywać ciągle tą przeszłość. Gdzieś godzę się ze swoim wiekiem. O, proszę bardzo. Moi drodzy, wiek to jest naprawdę... To są tylko cyferki w metryce. Zawsze sobie zadawajcie pytanie, na ile lat się czuję? I tyle. Każdy wiek ma swoje wyjątkowe uroki i zalety. Mój wiek idealnie odzwierciedla moją pozycję we wszechświecie. No i tutaj każdy z was będzie musiał sobie indywidualnie odpowiedzieć na tą afirmację. Pamiętajcie, że wiek nie powinien was w niczym ograniczać. To, że ktoś jest dużo młodszy czy dużo starszy, a okazuje nam zainteresowanie, to co z tego? Moi drodzy, to nie średniowiecze. Chociaż w średniowieczu właśnie, no, źle bym powiedziała. Mężczyźni dojrzali, brali sobie za żony 13, 14, 15-letnie dziewczynki. A nawet młodsze nieraz dzieci, tak? W wieku 10 iluś tam lat już obejmowały tron i gdzieś tam miały już aranżowane małżeństwa. Więc wiek nie ma żadnych ograniczeń. Czego się wstydzisz, wago? Świat przed tobą stoi otworem, korzystaj z tego. Wiek właśnie może tutaj jedynie podkreślać to, ile mamy czasu, ile czasu nam zostało. Nikt tego z nas nie wie. Ile tych wakacji jeszcze przed nami, ile świąt. Ile lat, ile wiosen, ile wakacji, ile okresu letniego.
zimy. Nikt tego nie wie, więc korzystajcie z życia. Przestańcie się ograniczać, wstydzić, porzućcie kompleksy, naprawdę. Czerpcie garściami z życia, ile się da. Zwłaszcza w tych szalonych czasach, które teraz mamy, bo widzicie, jak ta pętla zaciska się nam coraz bardziej na szyi. Coraz więcej ograniczeń. Teraz żyjemy w jednym wielkim Big Brotherze. Wszędzie kamery, wszędzie kontrola, inwigilacja itd., itd. Chaos. Szaleństwo, moi kochani. A gdzie wolność? Gdzie szczęście? Gdzie swoboda? A no właśnie. Dobrze, moi drodzy. To tyle. Tradycyjnie odsłuchajcie sobie film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, przepięknych wakacji, udanego urlopu i tego zdrówka emocjonalnego, bo ono jest Wam bardzo potrzebne. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.